I mamy połączenie telefoniczne z kapitanem Wojciechem Żurawskim, Urząd Morski w Gdyni. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaglądamy na budowę przekopu. Co w tej chwili... A właśnie, a co w tej chwili się dzieje? Czy są jakieś nowe fakty i nowiny? To znaczy, co się dzieje? No, zgodnie z planem, nasze służby z ochrony wybrzeża prowadzą tam prace porządkowe, czyli kwestie sprzątania tych resztek po wycince, czyli usuwanie tam pozostałości, sprzątanie, grabienie, czyszczenie, także to ma to być czyściutko wszystko, wykarczowanie tych pozostałych pozostałości po ściętych drzewach i to do września ma być wszystko zrobione. No, ponieważ od października najprawdopodobniej ruszą prace, bo w związku z programem tym środowiskowym, czyli z raportem środowiskowym, nie możemy zacząć prędzej pracy jak w październiku, tak to wygląda. To tyle na nowości. Ale czy, bo to jest to przygotowanie prawne i przygotowanie rozmaitych przetargów, rozmaitych zgód, to na jakim jesteśmy etapie? No w tej chwili komisja powołana przez dyrektora Urzędu Morskiego rozpatruje te wszystkie oferty, które zostały tutaj złożone. No państwo pewnie znacie te 7 ofert z różnymi kwotami. No i te kwoty tam trochę się rozbiegają z tą kwotą, która została przedstawiona, zaproponowana przez inwestora. No i zobaczmy, co dalej z tym będzie, ponieważ ta różnica między chyba najniższą tutaj taką, która ewentualnie brana może być pod uwagę, no to jest tam chyba do 150 milionów, ale z tego co wiemy, to pan minister zapowiedział aktualizację programu tego wieloletniego dotyczącego właśnie budowy kanału żeglugowego i tam prawdopodobnie będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o kwotowanie i myślę, że nie powinno być problemów. No na razie jeszcze zobaczymy, kto zostanie wybrany. Czy nie będzie tam potrzeby, nie wiem, unieważnienia przetargu, ale myślę, że nie. W każdym razie, no jest tutaj, państwo znacie to, rozumiem, że znacie to, te wszystkie firmy. Nie muszę wymieniać. Możemy je wymienić. No więc to jest tak, pierwsza firma, to jest firma z Turcji, z Ankary. Ale to ze względów proceduralnych ona nie będzie brana pod uwagę, bo oni tam wystawili 1 zł za koszt budowy, no więc to tutaj jakby od razu odpada. Druga firma to jest Budimex z Warszawy. Firma proponuje kwotę 992 miliony 528 tysięcy z groszami za wykonanie tego pierwszego etapu inwestycji, bo mówimy cały czas o tym pierwszym etapie. To nie jest całość inwestycji, tylko to jest budowa kanału przez Mierzeję, portu osłonowego od zatoki, no i podejścia od zalewu. To jest pierwszy etap. Tego dotyczył ten pierwszy przetarg, a następne etapy budowy to dopiero będą kolejne przetargi ogłaszane. Także mówimy o tym. Trzecia firma to jest Polwód Pomorze plus dwie chińskie razem, to jest konsorcjum takie stworzone zostało, to ci przedłożyli tutaj propozycję za 1,448 miliarda, także tak dosyć wysoko. Czwarta propozycja, to jest czwarta firma, to jest chińska z Pekinu, 1,105 miliarda i tam z groszami. Piąta firma to jest Energopol Szczecin, 1,087 milionów 912 tysięcy. Szósta firma to jest chińska z Pekinu, 1,071 milionów 808 tysięcy. No i siódma to jest firma z Belgii, NV Besix, taka firma, plus firma spółka MDI z Warszawy, razem w kooperacji, to oni tutaj proponują również 992 miliony 270 tysięcy. Tak to wygląda w tej chwili. No i czekamy na wyniki prac komisji. No oczywiście spodziewamy się, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, spodziewamy się pewnie setek pytań różnych, dalej być może jakichś odwołań, bo to jakby przy tego typu przetargach
na takim poziomie, że zawsze coś się tam dzieje, zawsze ktoś ma jakieś wątpliwości. I tak to szczegóły oczywiście są zawsze na bieżąco podawane na stronie Urzędu Morskiego. Każdy może sobie tam wejść i zobaczyć, co się dzieje. No na dzień dzisiejszy tak to wygląda. To optymistycznie patrząc na sprawę, ten przetarg kiedy będzie rozstrzygnięty? No myślę, że to jest kwestia jeszcze kilku tygodni. Tak to wygląda terminowo. No mamy do końca września musimy to załatwić, dlatego że października trzeba będzie ruszyć z robotą, jeżeli wszystko ma pójść według planu, bo tak jak już mówiłem, że decyzja środowiskowa jakby nie pozwala na rozpoczęcie prac wcześniej niż z końcem września, czyli początek października moglibyśmy wejść na teren budowy. Czy rozmaite proceduralne kłopoty, problemy czy sprawy do rozstrzygnięcia na poziomie Unii Europejskiej zostały zakończone, czy też nie? Nie, no tutaj z tego co wiemy, to tam wszystkie sprawy zostały załatwione, nie ma tam przynajmniej nie wiem, na moją wiedzę to nic tam się takiego nie dzieje, co by nie wiem, groziło nam czymkolwiek, w cudzysłowie mówiąc to tak. To jest bardzo specjalistyczna budowa. Czy te firmy, które pan wymienił, mają takie doświadczenie w jakichś kanałach, w jakichś przekopach, w pracach morskich? To znaczy właśnie ta komisja Urzędu Morskiego powołana przez dyrektora no właśnie sprawdza, co to za firmy są, skąd te firmy są, czym się zajmowały, jaką mają, można powiedzieć w cudzysłowie, specjalizację. Czym się zajmowały, co robiły, no to stąd to jest właśnie wielotygodniowa praca, żeby dojść i wiedzieć co, kto, gdzie, jak. No, a później kwestie cenowe oczywiście, bo one są w sumie najważniejsze. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No, jako ciekawostka to mogę państwu powiedzieć, że no teraz to miejsce budowy kanału to jest właściwie takim bardzo często odwiedzanym przez turystów. Przyjeżdżają autokary, samochody osobowe, tłumy ludzi wchodzą tam na to wzgórze, na środek Mierzei, skąd jest widok i na zalew, i na morze. I to jest właściwie takie teraz bardzo ciekawe miejsce wycieczkowe. Jeszcze nic się nie dzieje, a już mamy tłumy ludzi tam, także Tam też pod koniec sierpnia będzie stamtąd poranek wnet, stamtąd albo ze Sztutowa, w każdym razie opowieść o tym, co się dzieje pod koniec sierpnia. Dotkniemy tego miejsca i będziemy opowiadać no, państwu. To super, to się umówimy. Ale która z tych firm, które się zgłosiły, jest firmą tylko z polskim kapitałem? To jest budynek Warszawa, na pewno, to jest czysta i Energopol Szczecin, ale Energopol Szczecin tutaj bardzo wysoko, ponad miliard sobie tutaj zażądał, także podejrzewam, że ze względu na cenę to może się nie załapać. Także, no i druga firma to jest do Pomorze, ale oni z Chińczykami, także to już jest jakaś tam kooperacja, tutaj jakieś konsorcjum stworzyło się takie, to jest Pomorze plus dwie chińskie firmy do tego dołączone. Jedynie czysta firma to jest ten Budimex z Warszawy. Budimex to jest mieszanka. Większościowym udziałowcem Budimexu są Hiszpanie. No, wie pan, jest tutaj Budimex z Warszawa i tak dalej. No tak to w dokumentach, a że mieszanka jest, no to wszędzie są jakieś tam mieszanki. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, nie? W każdym razie, patrząc na papier, to jest Budimex z Warszawy. No. Czekamy. Wszystkie te firmy pewnie gdzieś tam są pomieszane troszkę, bo to dzisiaj te większe zespoły firm to same nie są w stanie pociągnąć takiej inwestycji. No i tak to wygląda. Bo tak to wygląda to z tych naszej tej dokumentacji, którą otrzymaliśmy. Także mamy tutaj Budimex S.A., ulica Stawki, Warszawa, no i tyle. Bardzo dokumentacji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie kapitanie. No ja również dziękuję, że pamiętacie tu o nas. Tak, bardzo mi miło było porozmawiać chociaż przez telefon.
Mam nadzieję, że w sierpniu się spotkamy na Mierzei. Taką mam również nadzieję i w snach, i na jawie o panu kapitanie pamiętamy. Kapitan Wojciech Żurawski, Urząd Morski w Gdyni, był gościem radiowej kroniki budowy.